System do samoczynnego gaszenia pożarów SAGA Urządzenie do samoczynnego gaszenia pożarów przy przenośnikach taśmowych typu SAGA stanowi urządzenie bezobsługowe montowane przy przenośnikach taśmowych, które pozwala na natychmiastowe samoczynne gaszenie zaistniałego pożaru bez udziału obsługi. Może pracować w podziemiach przemysłu węglowego, we wszystkich pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego. Urządzenie SAGA składa się z następujących elementów. Zaworu odcinającego z czujnikiem ciśnienia montowanym na trójniku zabudowanym w kopalnianym rurociągu przeciwpożarowym. Czujnik zabudowany na wypływie zaworu odcinającego służący do wyłączenia zasilania silnika napędu przenośnika. Zespołu wyzwalającego z czujnikami temperatury i zaworem przelotowym. Łączniki, giętkie przewody hydrauliczne zakończone topikowymi czujnikami temperatury kontrolującymi temperaturę części przenośnika i otoczenia, a przy jej wzroście odpowiednie zadziałanie. Zespołu gaszącego składającego się z kompletu rur, łączników i dysz. Zasięg gaszenia objętego urządzeniem wynosi dla strefy gaszenia obejmującej zwrotnie i napęd współpracujących przenośników taśmowych około 8 metrów. Strefy gaszenia obejmującej zwrotnie i napęd wraz z bębnem stałym pętlicowego zasobnika taśmy dla współpracujących przenośników taśmowych około 10 metrów. Urządzenia samo gaszące można instalować w dowolnym miejscu przy przenośniku z zastrzeżeniem, by zużycie wody dla urządzenia nie było większe niż 400 litrów na minutę, gdzie liczba dysz zespołu gaszącego nie może przekroczyć 10 sztuk oraz długość przewodów zespołu wyzwalającego od zaworu odcinającego do czujnika temperatury nie mogą być dłuższe niż 8 metrów. Zasada działania urządzenia. Na wskutek wzrostu temperatury powyżej ustalonej elementów przenośnika, jak również otoczenia, następuje zadziałanie czujników temperatury, to jest wytopienie się przy temperaturze 75 stopni Celsjusza stopu niskotopliwego łączącego nakrętkę z płytką. Na skutek działania ciśnienia wody na płytkę następuje wyrzut wraz z wodą elementów blokujących otwór w złączce czujnika i wypływ wody z zespołu wyzwalającego. Wypływ ten powoduje spadek ciśnienia na dławiku zaworu odcinającego i tym samym w komorze sterowniczej zaworu ustala się ciśnienie zbliżone do atmosferycznego. Napór wody z rurociągu przeciwpożarowego odchyla obciążoną membranę i woda przepływa do zespołu gaszącego rurą wewnętrzną zaworu odcinającego, a stąd przez dysze zraszające zostaje rozpylona w przestrzeni wyrobiska. Jednocześnie woda działa na membranę czujnika ciśnienia, która pod jej naporem ugina się, przełączając styki mikroprzełącznika, pozwalające na wyłączenie napięcia napędu przenośnika i uruchomienie właściwej sygnalizacji. Do gaszenia stosuje się wodę z rurociągu przeciwpożarowego rozpylaną przez dysze zraszające. Woda pod ciśnieniem zostaje przez dławik doprowadzona do komory sterowniczej zaworu, odcinającego nad membraną zaworu i działając na jej powierzchnię, dociska ją do czoła, odcinając tym samym dopływ wody z rurociągu. W celu zapewnienia pełnej sprawności technicznej urządzenia SAGA przeprowadza się systematycznie przeglądy bieżące i okresowe. Przeglądy bieżące – codzienne sprawdzanie elementów urządzenia, czujników i przewodów. Przeglądy tygodniowe – kontrola sprawności urządzenia. Przeglądy roczne – kontrola czujników temperatury, poprawności ich zadziałania pod wpływem temperatury. Pamiętaj, tylko dbanie o właściwy stan urządzenia SAGA, wykonywanie cyklicznych kontroli, daje gwarancję jego poprawnego zadziałania w sytuacji pojawienia się pożaru.